I to jest już chyba efekt końcowy. Więcej tutaj nic nie wymyślę. No dobra, jak widzicie, kupiłem to co zawsze, czyli zestaw małych, średnich i dużych. Wszystko to będziemy zaraz tutaj nakładać. Oczywiście będziemy mieli trochę komplikacji, bo ja ostatnio trochę tutaj namieszałem. Jak wiecie, mamy trzy kolumny z tymi średnimi szufladkami, więc ich będzie za mało. I z tego też powodu mogę wam już teraz powiedzieć, że to nie jest ostatni mój zakup tych szufladek. Oczywiście to są szufladki firmy Hovai.com. Pytacie mnie o to często, nawet w tych filmach, kiedy wprost o tym mówię. To nie jest trudne do znalezienia, naprawdę, bo dosłownie nazwa tego sklepu jest jego adresem internetowym. A dlaczego w ogóle to wszystko powiększam, mimo tego, że mówiłem, że nie będę już tego robić? O tym powiem wam za chwilę. Najpierw zmontujmy to. Wygląda. Nie bardzo mam jak wam to pokazać w całej okazałości, bo mi się tu nie mieści w kadrze. No, jest to już naprawdę wysokie. I dlaczego w ogóle to powiększam? Bo powiedziałem ostatnio, że chcę mieć to na taką wysokość, żebym mógł to łapać z pozycji siedzącej. No, to już jest nieaktualne. Teraz po prostu chcę móc to łapać jakkolwiek. I dlatego to już jest naprawdę maksymalna wysokość. Chyba, że zaraz znowu mi się coś odwidzi. Bo o ile tam wyżej mógłbym jeszcze sięgnąć, to nie do końca będę widział, jakie tam są klocki. Więc trochę bez sensu. Oczywiście te tutaj najmniejsze pójdą później na lewo, tak żeby mieć to mniej więcej ułożone. Z lewej małe, po środku średnie i po prawej duże. A tutaj trzeba będzie dokupić jeszcze jedną partię tych średnich, no bo ich jest więcej, z uwagi, że zajmują aż trzy kolumny. Oczywiście w niektórych miejscach jest to pozamieniane i tutaj na przykład są małe zamiast średnich, bo to akurat często się zmienia, kiedy chcemy dopasować jakieś różnego rodzaju podobne elementy koło siebie czy kolorystycznie. To nie ma takiego dużego znaczenia, bo to i tak będzie się ciągle zmieniać, ale chciałbym mieć jakiś taki zarys tego, jak to powinno być uporządkowane. Dlaczego w ogóle zmieniłem zdanie? Właśnie dlatego. Pamiętacie o tych kasetkach? Tutaj mam różnego rodzaju elementy trzymane w jednym kolorze. Jedną kasetkę z brązowymi elementami, jedną kasetkę z szarymi i jedną z zielonymi. I tak się przyzwyczaiłem do tych szufladek z Hovai.com, że za każdym razem jak mam sięgnąć do którejś z tych, czy do jakichkolwiek innych, bo inne też posiadam, to strasznie mnie to drażni. Nie chcę już trzymać klocków w tego rodzaju pudłach, bo one przez to, że są zamykane, utrudniają tak naprawdę dostęp do klocków. Zawsze trzeba tą walizkę gdzieś rozłożyć, to ona zajmuje dużo miejsca. Dodatkowo jest ta pokrywka, więc jest to problematyczne, a to jest po prostu najlepsze możliwe rozwiązanie. Dlatego będę chciał wszystkie klocki, które trzymam gdziekolwiek indziej, no może poza pudłami, bo niektóre rzeczy po prostu są w pudle z uwagi na to, że są duże. Ale generalnie plan jest taki, żeby wszystko trzymać tutaj. No nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie rozwalił, ale to chyba nie jest duży problem. Można to na jakąś kropelkę skleić czy coś, albo po prostu dać tutaj dwie małe szufladki zamiast tej jednej średniej, whatever. Przeżyjemy. Zostają mi jeszcze dwie największe szufladki, takie wolno stojące, ale tutaj nie ma czegoś takiego jak problem nadmiaru. Ja sobie to wykorzystam jakkolwiek, to może stać tutaj gdzieś z boku. Te duże są tak samo przydatne jak małe czy średnie. Chociaż jakbym miał wybierać, to polecałbym najwięcej kupić średnich, ale to wszystko zależy od tego, ile macie klocków. No, a ja mam cały czas do ogarnięcia część syfu z tego, co zostało z podwodnej strefy. Ciągle to odwlekam, naprawdę. Nie chcę mi się za to zabierać, nie lubię tego. No i mam jeszcze część budowli, które też gdzieś tam czekają cały czas na rozbiórkę, jak moja ukochana wieża, której nie mam serca rozwalać. I ta graciarnia tutaj, co ja mam z tym zrobić? Także jak widzicie, tutaj dalej jest masa zabawy, bądź tortur, jak kto woli. Jestem wam jeszcze winien imię kierowcy autobusu. Wybrałem propozycję Bobert Kubica od użytkownika Majma1975.
i na razie się wstrzymamy z nazywaniem kierowców aut, bo tutaj nie ma miejsca. Znaczy jedno autko bym tu mógł jeszcze dodać, ale spokojnie dopiero się tym zajmiemy, jak zbudujemy most i przedłużymy całą ulicę, więc na razie minifigi tylko w głównych niedzielnych odcinkach, a dodatkowe postacie będą później.